Witam was w odcinku 63 chyba, ale pamiętam wyjątkowo. Ultima Underworld 2. Dobrze? Idzie, nie tędy. To jest świat numer 2, a ja tutaj mam wizytę z pewną kobietą. Spotykamy się, nie no. Z tobą, Altara. Trzeba zamknąć drzwi. Bo to bardzo, bardzo... Zaraz co ja mnie... Po pierwsze, zabiłem tego Listenera kiedyś tam. Tak, tak, tak. Aha, to teraz dopiero mi da misję numer 2. Że wiecie co, zrezygnuję z czytania po angielsku chyba. Po prostu będę w skrócie opisywał, co oni mówią. Potrzebuję teraz... Znaczy generalnie rzuca czarna jakąś czarną perłę i potrzebuje jeszcze dwóch rzadkich przedmiotów. Jaja strasznego, znaczy strasznego, to się tak... Dread Spider, tego pająka białego. I ametystowej różdżki, czy tam rod, czyli no w sumie to nie jest różdżka, ale... Jakiś kij, powiedzmy. Dobra, dostanę te... komponenty nagle. O! Teraz mi kurczę daj te runy, no. Znaczy to spoko, zaraz. Tylko... Bierem. Bierz to, awatar. O, dobra. Najpierw musi to na ziemię położyć. Awatar. Ciach, nowa runa korp, czyli śmierć. Kłas to chyba miałem, czyli iluzja. An, czyli przeczenie. Dobra, generalnie... Jestem taki szybki, że w mgnieniu oka wróciłem z tymi przedmiotami, nagle masz. Co to na to? To i... To? Zdobyłem przedmioty do twojej laski. Świetnie! A teraz podaj mi je, no proszę. Kurde, teraz mi mówisz, że potrzeba trzech tych jaj, co za baba. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno chodzi o trzy jaja. Dobra, bla. Chyba, że wiecie co... Kurde, chcę wyjść z tej rozmowy. Nie wiem, bo w sumie przegapiłem, no, oczywiście, jaki mądry jestem. Mam nadzieję, że to chodzi o... Tylko o to, że jeszcze dwa jaja więcej, nie? Zaraz, ona wzięła tą... Nie wzięła tego, o co jej chodzi, kurde. Dobra, to trzeba się wrócić, kurde. Ale zwała, znaczy zwała. Szybko to zrobię. Ciach. Powrót tu i teraz mostkiem. Normalnie. Tędy. I się w międzyczasie napiję kawy bardzo dobrej. Wiecie co mnie wkurza? Drabiny mnie wkurzają, bo zawsze jak się wchodzi przez drabinę, to później poziom wyżej albo niżej jest przodem do niej. To często mnie myli. Dobra. To takie małe, mała dygresja, że tak powiem, coś w tym stylu. Dobra, biorę wszystkie, nie wiem czy je uniesie. Jedno. No i za ciężkie, no jasne, że za ciężkie. Dobra, awatar, pozbywamy się jakiegoś bezużytecznego przedmiotu. Jak tam twój miecz? Całkiem jeszcze w dobrym stanie. Ten jest magiczny, ale cały czas nie wiadomo co robi. A ten nie jest magiczny. Jeszcze go zostawię. A ten po co mi jeszcze taki miecz, kurde? Krótki na dodatek. Raz, znaczy dwa, trzy i wezmę cztery. Dobra, Altara, jak teraz będziesz miała wąty... No to nie wiem, co zrobię w sumie, nie mogę się zabić. Chociaż ciekawe, co było, jakby na przykład zabił taką Altarę, tak czytałoby się zwyciężyć wtedy. Chyba by się dało, to jest tak zrobione, że chyba się da. W jakiś sposób. No może nie, ja nie wiem, nie będę eksperymentował. Krypka. Dobra, teraz zrób skok dla odmiany. Świetnie.
I teraz, którędy ty się wozi, tędy... Ciach! Gdzie? Szybkie to było na szczęście. W miarę blisko. I wiem, że jeszcze mam z tymi kotami kiedyś pogadać na temat jakiegoś, kurde, jej, ich przyszłości. Dobra, altara. No i mi trochę ty na... Dobra, to należy do ciebie? No jasne, że tak. Po co ci to? I tak tu siedzisz w pokoju cały czas. Dobra, mam dla ciebie te jajka. Wszystkie masz od razu, nie potrzebuję tego w ogóle. Badzieja. Masz. Proszę. No o co ci chodzi, kurde? Nie, no nie wiem o co jej chodzi, ja muszę wczytać i jeszcze raz przeczytać, co dokładnie, kurde, ona chce ode mnie. I tylko nie wiem, gdzie ja wczytałem ostatnio. Aha, po zabiciu tego... pająków. Ty kurde, altara, naprawdę cię walnę miecza. Zaraz. Przecież nawet jak ostatnio w to grałem, to pamiętałem, że wystarczyło tylko jaja. Te... pozbywam się tego. Ciach... 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 Jeszcze to jest jedno. To 5 jest w sumie. No tak, wcześniej wziąłem 4 plus 1, dobra. Ty głupia... Nie wiem, po prostu głupia. Dobra, tylko ty mi nie zatruj teraz przypadkiem jeszcze. Oż, ty kurde głupi... Dobra. Teraz muszę uważniej przeczytać, co ona tam chrzani. Chyba, że jeszcze jakieś kurde komponenty są tam. A to dlaczego ona wcześniej wzięła coś tam jednego ode mnie i ileż to olała? Dlaczego nie wzięła tej różowej różdżki ametystowej? Dlatego, że jest rano i ja nie wiem, o co chodzi. To jest... odpowiedź. Ciach! Śmieszny odcinek będzie. Albo wrzucę go po normalnie. Mogłem tego nie robić, ale co tam. Takie kurde łażenie tam i z powrotem. Dobra. Po pierwsze, zabiłem tego impa. I co mogę dla ciebie zrobić? Pokazuje mi czarną perłę. No patrzcie, brakuje tylko dwóch rzadkich elementów. Jaja, tego pająka i ametystowej różdżki. Aha, bo ja kurde ten perłę jeszcze powinienem jej dać chyba, tak? O to jej chodzi? To po jaką cholerę mi oddajesz najpierw? Jakie... Dobra, nie będzie. Nie wiem, chyba o to chodzi cały czas. A ja kurde łażę tam i z powrotem jak głupi. Mądrze, nie ma to... Nie, co jest? Weź to. Dobra, altara, teraz wielka próba normalnie. Na... Twoją głupotę, zaraz twoja głupota wyjdzie. Albo moja. O, nasza, dobra, po prostu jeden to, jeden to. Oraz ametystowa różdżka. Jak to nie o to chodzi, to ja nie wiem. Na jaką cholerę mi da... Proszę. No tak. I nagle ciach dała mi od razu. A nie, najpierw tutaj ty pisze, że czyta przy wcześniej przygotowany zwój nad tymi obiektami i nagle się połączają, ale nawet nie jesteś w stanie tego zauważyć w jaki sposób. Dobra, posłuchaj teraz uważnie. Guardian rzucił potężny czar na twój świat. Czyż nie? Tak, 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 coś w tym stylu. Kiedy Guardian rzuci jego czar, otwierają się szpary pomiędzy światami. Czary, szpary, które prowadzą do światów, do których został podobny czar rzucony. To są jego miejsca, gdzie panuje, można powiedzieć, gdzie ma władzę. I w tych światach trzeba przeciąć linię energii. I ta właśnie laska może to zrobić. Jak to działa? Na każdym świecie, albo w każdym świecie, musisz znaleźć jedno konkretne miejsce,
czy miejsce, gdzie przepływa moc, tak w skrócie, nie, ta laska nie pos... zaraz... nie zniweluje tego czaru, który rzucił, ale przynajmniej nie będzie wysysał energii z tego świata, tak w skrócie. Gdzie znajdę te miejsca? No, w każdym świecie znajdziesz kogoś, kto zna jakąś tam historię. Powiedzą ci o Guardianie, co on tam zrobił. I coś tam. Okej. Zrobię to. Zresztą muszę w sumie, no bo to jest moja misja. Jak to się nazywa? Nowa. Pearl Tipped. To jest rod, czyli nie staw. W sumie to nie znam dokładnego tłumaczenia nazwy rod. Zawsze to tłumaczę, że rod to jest różdżka, ale jednocześnie różdżka to jest też wand, no nie? Rod to jest coś pomiędzy laską a różdżką, tak zawsze sobie tłumaczyłem. Za krótkie na laskę, za długie na różdżkę. Dobra, nieważne. Dobra, to był taki głupi odcinek. Ale w końcu udało mi się zrobić to, co miałem zrobić. To powinien zrobić 2 minuty, nie? A zrobiłem w 11. Ale teraz mogę i teraz faktycznie mam tą... Ja to będę nazwał laskę. Którą będę mógł przecinać te kable. Nie wiem, dlaczego to pomyślałem. Te miejsca, gdzie tam ten Guardian... Avatar. Guardian pobiera energię ze światów. Fajnie! I w każdym świecie jest faktycznie jedno takie miejsce. Tylko problem w tym, że ja nie mam pojęcia, gdzie są te miejsca. A nie, i pamiętam w jednym świecie. I to w sumie w tym przed chwilą, w którym byłem. Dobra. Ale nie będę się tam wracał. Ponieważ czas na świat numer... Zaraz. Na 5 chyba to jest. Nie, na 6. To jest świat numer 6. To będzie 7 i to będzie 8, tak? Zgadza się? A nie, zaraz. To jest świat... Czyli świat 1, więzienie 2, tamto 3, lodowy 4, to świat numer 5. Nie. 6, kurde, co jest, nie umiem liczyć. Raz, co to jest? To jest wieża. 2, 3, 4, 5, 6. Dlaczego tam jest jeszcze jedno miejsce, kurde, na puste? To jest świat numer 6, to jest świat numer 7, to jest świat numer 8. Jeszcze tu coś jest. Dziwne. To jest jeszcze coś, jakieś dziwne miejsce jedno. Albo ja nie użyłem gemstone'u jeszcze, kurde, bo ja nie pamiętam. Nie pamiętam, kurde. No nie użyłem, przecież go mam w ogóle. Dobra. To do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wiecie co, ja pójdę w międzyczasie poza wideo do Nystura i nagrzeję ten kamol i tu wrócę, żeby nie nudzić was przy tego. Na razie!